samorządowcy przyjdzie na dzisiejsze spotkanie, przedstawiciele członków. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować, że po raz kolejny mogę wziąć udział w zebraniu przedstawicieli. To dla mnie zaszczyt, bowiem cały czas współpracujemy ze sobą, ja indywidualnie również jako członek i ten, który korzysta z usług banku, ale także jako przedstawiciel samorządu powiatu wieluszowskiego, gdzie po raz kolejny rejonowy bank spółdzielczy wygrał w ogłoszonym naborze na obsługę budżetu powiatu. Mało tego, przygotowaliśmy zintegrowaną specyfikację warunków zamówienia, bowiem zostały włączone wszystkie jednostki organizacyjne i również administracja zespolona i służby inspekcje na terenie powiatu. I stąd też bank będzie tą obsługę realizował w tej chwili kompleksowo dla wszystkich finansów powiatowych w powiecie wieluszowskim. Także jestem z tego bardzo zadowolony, aczkolwiek w pewnym momencie prezes miał takie wątpliwości, co my to tam robimy, taką specyfikację i takie warunki. Ale myślę, że to właśnie o to chodzi, że w sposób zupełnie obiektywny został wyłoniony bank, który najlepiej będzie obsługiwał finanse na szczeblu powiatowym. Z tego się bardzo cieszę i gratuluję panu prezesowi i bankowi, że tej obsługi się podejmuje i spełnia nasze oczekiwania. Szanowni Państwo, przyglądaliśmy się tutaj szczegółowo i słyszeliśmy te wszystkie informacje, dane, które zostały w sprawozdaniu złożone. Myślę, że bank cały czas kontynuuje tą linię rozwojową, oferuje szeroką gamę produktów i również właściwą jakość obsługi. Poza tym to, co było też tutaj podkreślane, działa pro publico bono, właściwie wspierając różnego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia i podmioty, które działają w sferze społecznej i publicznej. Za to chciałem również serdecznie podziękować, bo w powiecie wieluszowskim już wiele instytucji, podmiotów tego typu korzysta z Waszego wsparcia. Chciałem także podkreślić, że uruchomiliśmy ostatnio zakład aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Zakład, który rozpoczął swoją działalność i tam mogą osoby niepełnosprawne realizować swoje aspiracje zawodowe. Również tutaj mam taką pamiątkę, którą za chwilę wręczę, upominek świąteczny, wykonany właśnie przez zakład aktywności. I chciałbym, żeby też pan o tym zakładzie pamiętał, bo myślę, że jest to coś nowego i również szczególnego, nie tylko w skali powiatu, ale również w skali województwa łódzkiego. Pan prezes Związku Rewizyjnego tutaj mówił, i zresztą sami obserwowaliśmy, że rozwijamy się, bank się rozwija w sposób taki liniowy, ale cały czas w górę, ze wzrostem. Była też mowa o skokach. Ja tak nawiązując powiedzmy do tego, co się dzieje w skokach, to chciałem powiedzieć, że w Rejonowym Banku Spółdzielczym nie ma skoków. Czyli możemy się czuć bezpiecznie i tego gratuluję zarówno organom banku, jak i wszystkim członkom, właścicielom Rejonowego Banku Spółdzielczego. Życzę zrealizowania kierunków rozwoju. Zostały tutaj zaprezentowane przez nowego członka zarządu. Tak, panie prezesie, nawiasem mówiąc, to w porównaniu do poprzedniego zebrania trochę się zmieniło. Chciałem zapytać, czy to było oczekiwanie pana, czy kobiet w tym zarządzie. Ale gratuluję serdecznie, bo młodość chodzi. No właśnie, mówię, parytety w tej chwili są zachowane i wszystko gra. Wszystko gra. Chciałem pogratulować, że młodość chodzi i są nowe pomysły i pewnie nowe wyzwania będą znakomicie realizowane. Życzę wszystkiego dobrego, żeby te wszystkie Wasze zamierzenia udało się zrealizować, a na pewno z taką kadrą zawodową, z takim zarządem, radą nadzorczą, która tutaj już teraz takie obowiązki przejęła, że jak słuchaliśmy tej oceny tutaj, to rzeczywiście rada się bardzo wieloma rzeczami i profesjonalnie musi